Kurczę, widzowie, lało na dworze, lało, a teraz jest piękna pogoda, niebiesiutko normalnie, aż idę się szykować na rower i widzimy się. Patrzcie, gdzie dzisiaj dotarłem, ale to zobaczycie później. Powiem wam, że na początku przy wyjeździe ze Świebodzina jechało się strasznie, bo nie wziąłem oksów, a od asfaltu strasznie odbija się słońce. Teraz tego nie widać, ale tam jechałem prosto przed słońce. Asfalt jest mokry, więc wiecie. Ależ jest klimatycznie po takim deszczu. Ja pierdziu. Szkoda, że nie jest wcześniejsza godzina, to pojechalibyśmy troszeczkę dalej. Może nawet jakąś stówkę. Za tą wioseczką coś wam opowiem. Zawsze będę narzekał na tą drogę, że jest wąska. O, i ten ładnie zjechał. Dobra, więc co ja wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć to, że od niedawna pomyślałem sobie, że zacznę znowu tworzyć krótkie filmiki. Ale, że jako w domu mam sprzęt, który leży sobie niewykorzystany, to stwierdziłem, że w końcu pora go wykorzystać. Więc wyciągnąłem mojego bezlusterkowca, mikrofony i stwierdziłem, że pora zacząć nagrywać shortsy, TikToki i reelsy. Zaczęło się w sumie od reelsów, potem poszedłem na shortsy, no i pobrałem TikToka, stwierdziłem, że zawsze to coś, zawsze to więcej ludzi mnie zobaczy. Na początku nakręciłem film o Mede de Sivrac. Tam było słabe światło, troszeczkę je podkręciłem w programie i po pierwszym filmie wiedziałem, że muszę już coś poprawić, poprawiłem światło. Zrobiłem sobie stanowisko w moim pokoju, lampki fajne z tyłu świecące, poustawiałem sobie kartony, żeby było ładne tło. No i nagrałem drugi odcinek, który zapewne już też widzieliście, bo jak to nagrywam, jeszcze tego nie wrzuciłem, ale zapewne wrócę, bo postanowiłem sobie, że tak co najmniej dwa razy w tygodniu będę chciał takie coś wrzucić. Będą to ciekawostki rowerowe oczywiście. No i nie tylko, bo w końcu się skończą. Będzie trzeba pomyśleć nad czymś innym. No i nagrałem drugi filmik i zobaczyłem, że z audio jest mały problem. Kurde, jak cięcie. Te opony tyle barów jeszcze nie widziałem. A za mną auto jedzie w ogóle. Także wyciągnąłem mikrofon krawatowy. Wiedziałem, że pora usprawnić swoje filmy. Więc trzeci filmik, który na pewno nagram, bo jeszcze się nie zabrałem, będzie lepszy. A tak dla odświeżenia informacji, to znajdujemy się właśnie na tamie. Na jednej z tam. Można powiedzieć, że w oboku, ale lekko za. Tutaj mamy taką wielką, takie wielkie zejście w sumie. Najlepsze na koniec pokażę. Tutaj mamy właśnie tą tamę. Tam taki ładny kanał płynie. O, proszę. Tutaj jest, kurczę, żeby was nie skłamać, tu gdzieś były drzwi, a wyciągnę rękę i pewnie będzie je widać. Ale nie chcę aż tak bardzo ryzykować, bo ślisko. Tu mam espedy i one się jeszcze bardziej ślizgają. A tutaj ktoś tam krzyczy. Tutaj jest jeszcze po niemiecki napis, który powinno być widać. O, Otto Cruzon, Magdeburg. Nieźle, co? Fajnie, że takie rzeczy jeszcze pozostały. My zejdziemy sobie na dół. Chcę wam też to pokazać od dołu. Tam jakieś dzieciaki pewnie grzyby zbierają, że ktoś tam krzyczał. Ale patrzcie tylko, jaki tu jest widok. Patrzcie to. Często tutaj z dziadkami przyjeżdżałem na grzyby. A tam nasz rowerek. A tu od dołu tama. Cyk. Ciekawie to wygląda, co nie? W okolicy mamy pełno tego. Jak nie bunkry, to takie rzeczy. Okopy. Łapcie jeszcze widok z Superview. Więcej zobaczycie. Dobra, lecimy. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kind of suicide. She's not the same. Także w komentarzu możecie dać znać, czy podobają wam się te shotsy, które tworzę ostatnio. I to. Jedziemy dalej. Ostatni raz nagrywałem tutaj, jak byłem z Hero 5 jeszcze, także fajnie było. O, jeszcze tutaj. Tutaj wam pokażę. O, jak ładnie. Dobra, zbijamy się powoli do domu.
Ja tę oponę dzisiaj na 5 barów napompowałem. Dobra, wyjechaliśmy z lasu, dzisiaj krótki odcinek, także ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejną środę o godzinie 17. Łapkujcie, subujcie. Siemaneczko.